Cześć! Dzisiaj filmik na temat fonetyki, a konkretnie chciałabym Wam pokazać pewną metodę, jak radzić sobie z wymową długich, trudnych słów. Metoda, którą Wam pokażę, nie jest moją metodą, ja jej nie wymyśliłam, ale podpatrzyłam ją wiele lat temu w podręczniku do języka francuskiego, którego dawno temu uczyłam się na studiach. I tam właśnie w jednej z pierwszych lekcji był pokazany ten sposób. Ja ten sposób już pokazywałam Wam w tym tygodniu na Facebooku i na Instagramie i teraz pokażę tę metodę, jak to wygląda. Więc bierzemy sobie takie słówko, długie, trudne, takie, z którym mamy problem i ta strzałka już nam pokazuje, w jaki sposób będziemy pracować. To znaczy, będziemy sobie zasłaniać to słówko i czytać je od tyłu. Czyli będziemy zaczynać od tej jednej literki, potem dodajemy kolejną i tak dalej. I dojdziemy w ten sposób aż do całego słowa. Zobaczycie, że w ten sposób jest łatwiej, że słowo czytane od razu, od początku, jest troszkę przytłaczające i może być trudne też do zapamiętania. Natomiast gdy robimy to od tyłu, to jest zdecydowanie łatwiej. Pokażę Wam, o co chodzi, żeby tutaj nie było wątpliwości, w jaki sposób będziemy czytać. Więc słówko, które będziemy trenować, to przymiotnik podekscytowany. Podekscytowany. Ten przymiotnik oznacza takie pozytywne, radosne zdenerwowanie. Na przykład dziecko, które czeka na przyjście świętego Mikołaja z prezentami, jest podekscytowane, czyli to jest takie radosne oczekiwanie z takim pozytywnym zdenerwowaniem. Też podekscytowanie możemy czuć, gdy na przykład pierwszy raz będziemy lecieć samolotem. Niektórzy niestety się boją, a inni odczuwają właśnie takie podekscytowanie, takie będzie coś fajnego, coś nowego, jakieś nowe przeżycie. To jest właśnie ta emocja, jeżeli ktoś jest podekscytowany. No i spróbujmy. Zasłaniamy sobie to słówko i odsłaniamy po kolei, więc czytamy. Ny, any, wany, owany, towany, ytowany, cytowany, scytowany, kscytowany, ekscytowany, dekscytowany, odekscytowany, podekscytowany. W ten sposób możecie ćwiczyć wymowę trudnych słów i mam nadzieję, że poczuliście, czy poczujecie, że jest zdecydowanie łatwiej. Pokażę Wam jeszcze raz ten sposób, ale na innym słówku. Na czasowniku przygotowywać, przygotowywać, czyli aspekt niedokonany od czasownika przygotować. Możemy tutaj jeszcze dodać się, na przykład mówiąc o tym, że przygotowywałam się 2 miesiące do egzaminu. No i ten czasownik też tutaj jest dłuższy niż niektórym się wydaje i też sprawia problem. Więc spróbujmy go sobie w ten sam sposób przećwiczyć i zobaczymy, czy uda mi się właśnie tak tutaj przeczytać go, tak patrząc w odbicie lustrzane. Dobrze. Ać. Wać. Ywać. Wywać. Owywać. Towywać, otowywać, gotowywać, ygotowywać i przygotowywać, przygotowywać albo przygotowywać się do czegoś. Spróbujcie właśnie tej metody. Zasłaniamy, odsłaniamy sobie po kolei, czytamy i dochodzimy do momentu, w którym to trudne, długie słowo nie sprawia nam problemu. Dajcie znać, jakie są dla Was trudne, długie słowa w języku polskim, z którymi macie problem. Napiszcie w komentarzu, chętnie poczytam. To na dzisiaj wszystko i do zobaczenia w kolejnej lekcji. Na razie, cześć!